Siema wszystkim, z tej strony Kelo 4. Witam was w kolejnym odcinku z reakcji na piosenki. No moi drodzy, ja się staram oczywiście dzisiaj wszystkie piosenki moich top 5, już w sumie top 6 raperów wypuścić w jeden dzień, więc teraz mamy tak naprawdę do czynienia z drugą reakcją na te piosenki. No i teraz bierzemy pod lupę oczywiście gościnny występ Filipka na kawałku Nulizmatyka, gdzie także gościnnie widzimy, że wystąpił Gips oraz Diana Ciecierska, a utwór nazywa się Hotel Odyseusz. Produkcją zajmował się Gips, więc możemy się spodziewać naprawdę konkretnego bitu. No ale ja jeszcze zejdę niżej, oczywiście zobaczę, co tutaj mamy powiedziane. A wytwórnią jest Dystrykt. Mix masteringiem także zajmował się Fox, o proszę. No co, mamy tutaj oczywiście do mediów społecznościowych Filipka, Nulizmatyka. Jest to jeden z kawałków oczywiście, który wystąpi na płycie o nazwie Antiviral. No i co, no i lecimy oczywiście z utworem, no nie ma co tutaj dłużej przedłużać, nie? 4,5 minuty słuchania dobrej muzyki, mam nadzieję dobrej muzyki. Antiviral, tak, zapowiedź. 150 mil od domu, pusty hotel z lodem Jack. Niby wszędzie mamy ziomów, więc dlaczego piję sam? Szukam wciąż na siebie wzoru, chociaż czuję lekki żal, kiedy w hotelowym holu czuwam nocą jak ta sam. Okej, okay, to mi się podobało, fajnie, tak nieoczekiwanie ona wleciała w ten utwór. Możemy cofnąć w sumie i jeszcze raz, bo nikt się nie spodziewał, że to będzie takie dynamiczne wejście. Przynajmniej ja się nie spodziewałem, nie? Posłuchajcie, ona wbiła wprost ten utwór. 150 mil od domu, pusty hotel z lodem Jack, niby wszędzie mamy... Już mogę powiedzieć... Już mogę to powiedzieć. Nie jestem 100% pewna, ale już to mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej to będzie refren. Jak coś, to mnie możecie zjeść w komentarzach, jak się okaże, że nie. Ziomów, więc dlaczego piję sam? Szukam wciąż na siebie wzoru, chociaż czuję lekki żal, kiedy w hotelowym holu. No i potem jest takie szybkie wejście Filipka, nie? Czuwam nocą jak ta. Jestem typem samotnika, dzwonisz pik pik, nawijaj, znowu kwit kwit, nie mija, wykwi. Mam antywiral, znowu jestem na koncercie, jest sobota, choć nie dla nas. Ty na drugim końcu Polski śpisz w mojej koszulce sama. Live love, jak Ace'a Brocki. Jeden ziom ma trzy kierunki, drugi od nas trzy wyroki. Jak byłem w kołysce, zapalenie płuc mnie prawie zmiotło. Jakoś mam zakodowane, by oddychać pełnią mordo. Tankuję swą fiestę, drwala w siebie wciskam. Spędziłem w trasie tak dużo czasu, każda ze stacji serio jest bliska. Kurde, Filip, co ty zrobiłeś? Zmiotło, jakoś mam zakodowane, by oddychać pełnią mordo. Tankuję swą fiestę, drwala w siebie wciskam. Spędziłem w trasie tak dużo czasu, każda ze stacji serio jest bliska, choć mam dużo wrogów. Nie wiem, może był taki zamysł, ale mi to osobiście nie siadło. Face to face, każdy przyjazny, to dla moich bliskich wers. Każdy pisze, że się martwi. Z rodziną od święta w progu się z nią witam rzadko. Spędzam zamiast mamą więcej czasu z płytą matką. Powracam jak Odyseusz do domu po takich trasach. Chociaż żebyś mnie wpuściła, nie wdziewam stroju żebraka. No, taki dość smutna zwrotka Filipka. Nawinął trochę tutaj. Zresztą Filipek zawsze nawija o swoim życiu, zauważyłem. Nie mówię, że źle nawija i tak dalej, ale no tutaj był taki kolejne smutne nawiązanie, nie? Po prostu do jego życia. Do paru takich, wiecie, szczególików, nie? Tam, że na uczelniach dwa razy, tam, że na wyrokach 3 lata, jego znajomi, nie? Takie, no, by smutne klimaty po prostu, nie? Filipka. Ha, dobrze powiedziałem, dobrze. To jest refren. Tak, jestem z siebie dumny. Ładuję
karabin, przede mną oceany morza. Samotny dżin szuka drogi na bezdrożach. Killer Queen wyznacza szlak jak polarna zorza. Woda na młyn woda. W gardle absynt, w domu syn, czeka Penelopa. W hotelu dym. Przede mną oceany morza. Samotny dżin szuka drogi na bezdrożach. Killer Queen wyznacza szlak jak polarna zorza. Woda na młyn woda. W gardle absynt, w domu. Syn czeka. A Boże, miałem mikrofon wyłączony. O, dobra. Chodziło mi o to, że po prostu fajnie wchodzi w beat. Po prostu fajnie znajduje się w tym bicie Nulizmatyk. No i miałem rację co do refrenu. Nie wiem, czy to też było wyłączone, czy nie. Aha, zajebiście. Wiem, dlaczego mi się to wyłączyło. Dobra. Kapenelopa w hotelu tym. Powietrze pełne obaw. Nie byłeś w nim ani w tym. To wasz słowa. 27 lat trwa rap, przygoda. Dźwigam na barach ten towar. Nie mówię nara, chcę z muzą nadal obcować. I choć przelana goryczy czara, piję szampana, bo nie mam czego żałować życia. Kurwa, fajnie, naprawdę fajnie leci Nulizmatyk. No, na swojej zwrotce pokazał naprawdę zajebistą klasę, nie? To takie przyspieszanie Filipka, takie trutututu, trutututu. Tutaj trochę Nulizmatyk inaczej podszedł już pod końcówce swojej zwrotki. Kurwa, końcówka swojej zwrotki trochę inaczej podszedł, ale faktycznie to siada. Sami posłuchajcie, jak on tutaj wybija takie jakby trochę przyspieszone tempo, no ale nie jest to tak mocno, wiecie, uderzane w beat. Po prostu fajnie to wpasowuje w siebie. I choć przelana goryczy czara, piję szampana, bo nie mam czego żałować życia. Żałować mile widziana, wygrana, ślepa przegrana i do celu od nowa. Oko cyklopa, nie zawsze łajba może na pełnych żaglach żeglować. Woda na młyn woda do zoba, bo końca dobiega w hotelu doba. Tak jakby trochę na bezdechu leciał, nie? 150 mil od domu, pusty hotel z lodem Jack. Niby wszędzie mamy ziomów, więc dlaczego piję sam? Szukam wciąż na siebie wzoru, chociaż czuję lekki żal. Kiedy w hotelowym holu czuwam nocą jak ta. Jestem typem samotnika, więc nie... Dobra, jest gips. Zobaczymy, jak gips się dopasuje do własnego tak naprawdę utworu, nie? Chyba, że ogólnie produkcja chodzi, że i klipem, że tym klimatem, tymi napisami, to w ten sposób się Gibbs zajmował, nie? Bo nie oszukujmy się, ale Foxowi nie można odbierać oczywiście też, pracy przy tym utworze. Pukaj w moje drzwi, dobrze czuję się w mym gronie, stojąc w lustrze vis-a-vis, raz na ty... Dobra, Gibbs po raz kolejny rozjebał, nie? Fajnie naprawdę siada Gibbs w tym utworze, aż cofnę. Jestem typem samotnika, więc nie pukaj w moje drzwi. Dobrze czuję się w mym gronie, stojąc w lustrze vis-a-vis. Raz na tydzień ktoś chce bardzo mym nowym kolegą być. Przesiedziałem sam latami, chroniąc tylko krople krwi. Może więcej niż to było potrzebne. Z tego mam jeden wniosek, nie potrzebuję już ciebie. Żadnych nowych koleżków, ani ich zgniłych pestek. Wciąż reaguję słabo na manekiny po MC. Gdybyś sam zrobił przejście, chodziłbym pewniej po świecie. A poruszam się z miną, że miny czają się wszędzie, nie wiem już co to za kino, że tłumy są aż tak ślepe, każdego cele. Ja widzę, że ogólnie ci, którzy tutaj raperzy występują, mają na zasadzie najpierw wejść spokojny klimat, a już dochodzi do końcówki ich zwrotek, to mają tak przyspieszyć, mają po prostu wziąć i zagrać trochę na naszych emocjach, nie? Bo nie oszukujmy się, to jest smutny utwór. Brytę szanując bardziej od siebie. Na szczęście mam swój świat, jestem w nim jak zadokowany w doku. Dźwięki hip-hopu gdzieś na trzecim piętrze w bloku. Garstkę mych ludzi mile widzianych u boku. Bogu powierzyłem kilka spraw, trudno ufać komuś. 150 mil od domu, pusty hotel z lodem Jack. Niby wszędzie mamy ziomów, więc dlaczego? Thank you.
Dobra, podejrzewam, że już tu nic dalej nie będzie, nawet przesunę. No, okej, okay, dobra, nie puszczam. Łe, Filipek, nie pchaj się, wrócimy do tego utworu. No co ja mogę powiedzieć? Ogólnie co? No, utwór też średni według mnie. Kolejny smutny nastrój, tak naprawdę z Dejsem też mieliśmy takie dość smutne nastawienie do tego, co słuchaliśmy. I... Jezu, jestem brudny. Nie, to kawałek wąsa, którego nie obciąłem. Co mogę wam powiedzieć? Kurde, kolejny średni utwór według mnie. Na tym utworze na pewno fajnie się zaprezentował Nulizmatyk, fajnie się zaprezentował Gips. Filipek mnie nie urzekł w tym utworze osobiście. Kurde, brakowało czegoś. Tego takie przyspieszanie jakby na dwóch słowach czy trzech, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, możecie eksperci w komentarzu mi napisać. Po prostu no średni utwór według mnie, kolejny średni utwór, no. Tyle co mogę powiedzieć. Dobra moi drodzy, to już jest koniec tej reakcji, mam nadzieję, że reakcja się podobała. Wy napiszcie co myślicie o tym utworze. Oczywiście pamiętajcie, że cały czas jest zbiórka. Nie przeze mnie oczywiście, więc spokojnie, nie macie się o co bać. No, że mamy link do zbiórki, gdzie możecie wpłacać, to jest akurat sprawdzone. Pomagajcie naszym sąsiadom. No i tyle, trzymajcie się, do zobaczyska. Nara. Zawsze w stronę najlepszego miejsca. To się dzieje, brat. Ludzie wybijają mi rytm serca.